Tworzą kreację miejsc i ludzie są jakby najważniejszymi wizerunkowo, mentorami takich miejsc, a tutaj mamy do czynienia z bardzo dobrymi fachowcami. Takie profesjonalne podejście do wizerunku kobiety i mężczyzny, do zmiany tego wizerunku, do pracy w taki sposób bardzo indywidualny. Klienci powierzają nam niesamowite zadanie tak naprawdę, czyli zmianę swojego wizerunku. Ja podchodzę do tego bardzo poważnie i mam nadzieję, że tym samym będę mógł zarazić tych właśnie tutaj ludzi, cały młody team, który niedawno poznałem. Cieszę się, bo ja mam wielkie szczęście do dobrych pracowników. Ze mną pracuje 20 parę osób, najzdolniejszych ludzi w Polsce. A team salonu partnerskiego w Rzeszowie już udowadnia mi to, że również będzie bardzo mocny, energetycznie i fryzjersko, a z takimi ludźmi się fajnie pracuje. Ja nazywam się Przemysław Sitarz. Paulina Borkowska. Jesteśmy współwłaścicielami salonu Fryzjerskiego Atelier Fryzjerstwa i Wizażu w Rzeszowie. Bardzo wszystkich zapraszamy do skorzystania z usług salonu. Pierwszy brand na Podkarpaciu, który jest pod logiem Maćka Baniewskiego. Bardzo polecamy, ponieważ jest to pierwszy brand, który naprawdę bardzo intensywnie szkoli fryzjerów. Szkolenia są na tyle intensywne, że raz na miesiąc minimum wszyscy fryzjerzy z tych szkoleń korzystają. Także myślę, że spod rąk Maćka naprawdę zawsze wychodzą najlepsze diamenty. Maciek już potwierdził, że fryzjerzy, którzy są u nas, są naprawdę wysokiej klasy fryzjerami, a będą tylko wyższej, jeszcze raz wyższej i na pewno z trendami będziemy zawsze na... Na najwyższym poziomie. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Maju, jak wrażenia po wizycie w atelier Przemka i Pauliny? Jak wrażenia po poznaniu wszystkich stylistów, wizażystów? Czy poleciłabyś to właśnie atelier mieszkańcom Rzeszowa? Poleciłabym na pewno fachowców, którzy dzisiaj ze mną pracowali, bo naprawdę zasłużyli na medal. Dobre miejsca tworzą dobrzy ludzie i tam tych ludzi na pewno można znaleźć. To jest jakby miejsce, które ma pokazać zupełnie coś innego w Rzeszowie, czyli taką filozofię i psychologię włosów, wizażu, podejścia do wizerunku. Ja osobiście zajmuję się doradztwem wizerunkowym i na pewno włosy są bardzo ważne, ale i paznokcie, ale i rzęsy, brwi, to też są bardzo ważne aspekty, jeżeli chodzi o szczególnie o kobietę. I tam naprawdę można kompleksowo potraktować jednostkę, a to jest rzadkość, a tutaj każda z osób jest naprawdę profesjonalnie do tego przygotowana i przede wszystkim pracują na najwyższej jakby bazie produktów. To też jest ważne.